Okej. O tak! Idealnie! No po prostu moja klasa! Dzień dobry, witam serdecznie! Przy okazji kolejny odcinek. Witam, witam. Zapraszam do lajkowania, subowania i do wbijania na Twitch TV Szejbiak, tak na start powiem. Tylko. Nie no, ników nie będę zmieniał, ja tam się nie bawię w niki, ja tam jednak wolę, żeby każdy wiedział kim jestem. Gdzie to jest? No tutaj jest, dobra, bo 3 lata musiałem poszukać. Dobra, na szczęście jestem snitchem, więc no nic nie przestaje, nie staje na mojej przeszkodzie. Cześć. Dzień dobry, witam serdecznie, jak tam wam dziadek mija? Czemu jesteś... Cześć akcja, czemu jesteś torek? Są szmaty! Aha. Dobra, dziwna sprawa, nie? Czekaj, Batmas, ja uważam twój nick teraz. No ale, że... To się źle skończy. Że Torek z nami gra? No nieźle. Witam. A że chłopaki w lobby? A zaśpiewasz nam coś ładnego? Zagraj na trąbce. O, zagraj nam. Dobra, Batmas, opowiedz, nie? No właśnie jest dziwna akcja, słuchaj, bo... Jestem sobie w elektryku, stoję kampie na światłach, naprawiam światła, wybiegam z elektryka, leży ciachnięty graf i obok Kuki robi kabelki. Potem stoimy obok ciała oboje, on sobie pobiegł na O2, ja wróciłem i zgłosiłem ciało. Jaki Kuki? Przecież to not Kuki. No nie wiem, o co chodzi. No nie Kuki. No, nie Kuki robi kabelki. Na pewno nie Kuki. No tak czy siak, ciało grafa leży. Masz na to lasagne chociaż? A nie, dzisiaj zapiekanki. O kurde. Ale o jakim to jest taka zapiekanka trochę. Nie, to jest nieważne, że patka nie żyje. Najważniejsze jest to, że... Patka prawdopodobnie zginęła gdzieś w okolicach storage'a, bo ja jak biegłem na dół do weaponsów, to widziałem jak wchodziła do storage'a. To było dosłownie na samym początku rundy, nie? Jak tylko ze statku... Ja tam nie zauważyłem, że jej nie ma. Aha. Ja powiem tak. Labi był standardowo wystarczy mnie. AB był w labie. I ja też byłem w labie. Ja naprawdę światło wspominam, więc jestem niewinny. Czyli tak naprawdę Sus idzie na... Czekaj, ty mówisz AB, na Bladiego nie Mancio było w ogóle. Czekaj, no właśnie, Bladie, ja, gdzie byłeś? AB i Bladie, my jesteśmy właśnie czyści, bo gdzie no to mówię, no to w takim razie Sus idzie na mnie, na Kukiego, na Mitrixa i na Patmaza. Mitrix, ty na początku wbiegałeś do elektryka. No bo nie było cię tam, Ja jestem w O2. No właśnie. No ale dobrze, a czy ktoś może potwierdzić, że jesteś w O2? Kuki tam pobiegł, więc może go widział. Ale go nie no widziałem. Może Kuki go. Ooooo! Chodzi mi o to, podejrzane. To nie jest kwestia tego, który, że na 100% Junior, za ktoś bardzo, z nas jest. Za tylko... bardzo dopytujesz, czy masz coś nie, do ukrycia nie przed do, nami? Nie, nie, za nie dopytuję, tylko stwierdzam fakt. Rzuca winę. Tylko winę. Za bardzo się bronisz, Mitrix, ja coś tutaj mi dzielę. Ja się bronię? Proszę bardzo. Ja potwierdzam to, że w takim razie jestem jednym z Susów, a wy mówicie, że ja się bronię. Możecie na mnie głosować, proszę bardzo. Jesteś wyjątkowy. Kuki. Dobra, to jest Jester, nie głosujcie. Powiem wam tak, szczerze mówiąc, jak dla mnie Kuki może być tutaj impostorem, dlatego że nie ani Kepsa, ani lasagni. Na to skip, też no to nie skip. Był. To jest bo dzisiaj bardzo podejrzane. Nie, bo dzisiaj nie było lasagni. Weź... zajedzony w ogóle. Weź swapper, zamień Kukiego ze skipem czy coś. Ale że mnie biją? Ale że role? Pani jak jeszcze jej głosa dostałem. Ten swapper to jest potężny jednak. Swapper to jest potężny. Piękna. Dobra, czat. Jako, że jestem snitchem, podstawowym zagraniem snitcha jest zrobienie taska. No i S. Więc lecimy. Więc idziemy robić taski w 2 sekundy. Ega wszystkim na streamie. Znaczy, popijam sobie kawkę. O, Mitrixiu Niusiu, brzmi jak podejrzany typ. Tyk. No ale że Kuki! No nieźle! Widać było od początku, że impostor. Nie jadł lasagne, nie kebaba. Wszystko było jasne. 100% pewność była, że jest impostorem. Od razu, wiedziałem. Wykryłem to po jego wzroku. Ajajaj. Nie, dobrze, było tak blisko. Wystarczyło zrobić tego taska. Wystarczyło pójść na górę. Wystarczyło zrobić kabelki. Wystarczyło pójść... A, tutaj są kabelki kolejne. Dobra, to trochę gorzej, to trochę mi psuje plany. Ja raz udało mi się, jako snitch, dotrwać do zrobienia snitasku. Czyli Kuki!
taki, czyli taki. Ale biegłem do przycisku i mnie zabili. Było na głównym kanale odcinek. Proszę, że zabiłem Mitrixa, zabiłem Patmaza przed sekundą i w sumie zrobiłem za was robotę i wy mnie zabiliście na sam koniec. Ajajaj. Aha, a to Mandzio mnie zabił, okej, okay, ja tak, myślałem, że to nie, Gladi. Ja jako... A kim ty byłeś, Glitchem? Tak. No szkoda, no dobra. No dobra. Ej, o co chodzi z tym, że N przechodzisz przez ściany? No bo możesz przechodzić przez ściany. Nie używaj tego, nie używaj tego. Znaczy nie w grze, ale... W grze też to działa, ale nie używaj tego po prostu. No. Kurde, jakie dziwne rzeczy odkryliście, dzień mnie nie było. No, oj, Gladi, my odkryliśmy, jak imposter możesz zrobić 3 kile jednym cooldownem, a nie powiem ci tego. Z Wyrol, a to od Mandzio, no tak. Hejka! Mandzio, przepraszam. Siemaneczko, Nafcia! Siema! Cześć, baba! Cześć, Nafcia, wchodź do lobby. Co Mandzio, tam? Musisz pokazać to śmieszne od poprzedniego logo lobby. Popatrz, proszę. Patrzę. Gryffindor, wreszcie! You're a wizard, Harry. Ej, nie mogę do was wrócić, setkę. Wróć. Wróć. Wiem, że N, ale nie chciałam już coś mieć. Dobra, let's go, zaczynajmy. No let's i teraz mi przykro, bo już zjadłem. No, od razu widać, że byłeś impostorem. Ale również adminów Twitcha. Dobra, jazda. More fling z Nafcia. Dobrze. No to co? Próbeczka szybciutka. Spoko, nie ma sprawy. Widzieliśmy sobie próbkę od Patki. Idealnie! Co mogło pójść nie tak? Dobra, mamy engineera. Trzeba o tym pamiętać. Dobra. Więc trzeba będzie bardzo szybko od razu aktywować. Dobra. A nie, od juniora pobrałem próbkę. Dobra, zatem... on musiał zginąć po lewej stronie, ponieważ on biegł naprawić światło. Patmas przed sekundą prawdopodobnie naprawiałem przy labie, bo widziałem go przed chwilą przy labie, jak biegł. Po lewej stronie mapy? Tak, ja byłem za Ibim. Tak, a czyli byliśmy przez długi czas, potem ja pobiegłem do świata. Ale nie było, chciał. Więc mógł sypnąć gdzieś indziej. Więc przed samym wejściem do światła jest ten kill. Przed którym wejściem do światła? Tebi, ty chyba nie jesteś odpowiedzialny za to, co nie? Bo ty byłeś w... Ja na początku był... Nie, ja nie byłem. Ale teraz? To kto wyszedł nie. Teraz dolnym specimenem? Kto teraz wyszedł dolnym specimenem? Właśnie teraz. Ja nie wiem, bo ja stoję na stole i mam pytanie, kto jest ze mną w adminie, bo widzę jedną osobę. No właśnie, no to jakiś glitch musiał być. Ktoś wyszedł przed chwilą dolnym specimenem. Ja widziałem. Ty to wiesz, a ty jesteś w adminie teraz, Mandzio? Byłem i widziałem, że chmurka się robi. Zatem to jest no, dziwne. Ale byłeś w adminie, czy gdzie? Rzeczywiście. Był. Chmurka się ładowała. Nie wiem, dlaczego ta osoba się nie przyznaje. To oznacza, że Bloody musiał zginąć w specimenie, skoro ta osoba się nie przyznaje. Zatem zróbmy roll calla. Ej, dwie osoby, które były na starcie, które bardzo długo stały na tym, na tej startowej pozycji. Kto to był? Ja byłem tam chyba ostatnią osobą, która odbiegła. Tak mi się wydaje. Może Evrondio i Torek gadali z czatem. Ja zawsze gadam z czatem. Okay. Nawet jak nie cosplayujesz. Tak. Mandzio, bo ja ciebie nie widziałam. Rozumiem, że ty możesz... Okej. Byłem ostatnią osobą, która wychodziła z meda i drzwi się zamykały do specimena, ale nie wiem, czy poszły tam jedna czy dwie osoby. Potem schodziłem na dół, widziałem jeszcze Patmaza, który robił lodzika przy wencie. Pod medem. Czemu się tego nie da zrobić, no. Chwilę, czyli pośmiałem się znając życie, bo ja zdążyłem dojść tylko na witalce zrobić taska z przekładaniem karty i to tyle, nie? Czy widział ktoś kogoś wybiegającego z elektryka w stronę, powiedzmy, medyka, paliwa, komsów pod koniec rundy? Ponieważ ja byłem w tym tunelu idąc do drzwi i drzwi się akurat zamknęły, jak ja dobiegłem do tych drzwi, pierwszych tych drzwi od elektryka w stronę O2 i AB do mnie dołączył. I AB razem ze mną robił drzewko, ale
AB mógł walnąć tego killa, ale nie wiem, jak ja chodziłem, włączyło się światło, pobiegłem na górę, byłem już przy tych, przy zmienianiu... Albo AB je pyknął, albo padło dalej. Musiało paść powiem. Dalej, no jak ja biegałem do światła, to nie było tam fraga. My jesteśmy na 7, więc w sumie... Moim zdaniem Fatka jest potencjalnie czysta. Raczej wątpię, że Menafcie self-reportowała, no chyba, że zabiła kogoś innego i zreportowała kiedy innego impostora albo glitcha. Ja jestem zajęta teraz, Mancia, przepraszam. Nafcia jest chyba loversem z Vitrixem. Oho. No, ale ja nawet do ciebie nic nie mówiłem. Więc trzeba o tym pamiętać. Nie wzięłam od nikogo próbki. Więc zaraz ogarniemy. No okej. Okay. Mamy zrobionego tego kościora. Musimy sobie do admina zrobić common taski. Przynajmniej udawać, że robimy common taski. Jezu, nie ten monitor. Cyk. Ogólnie możliwe, że już zabiliśmy engineera, ale wydaje mi się, że jeszcze może być. To się okaże. O, dwie osoby już nie żyją. Ale, a bo ja pierdzielę, glitch zabił mi Trixa. A pierdziele. Dobra, trzeba wyrobić tego glitcha. No nie, dobra, i engineer to naprawił. Ja pierdziele, dobra. Znalazłem ciało Nafci. Dobra, i... Była w medyku około tak 10-15 sekund temu, wybiegała w lewą stronę. Ogólnie dobra. Wydaje mi się, że to, że oni byli loversami, bo tak dużo, że są na czacie pisali. Ach, wydaje mi się, że troszeczkę też mogliśmy tutaj przegrać, bo wydaje mi się, że mamy impostora i glitcha jeszcze. Centralnie oni pisali na czacie tym podczas głosowania, oni pewnie myśleli, tak, że to jest... Tak, tak. Dobra, słuchajcie, generalnie sprawa następująca. Wpadka, trzymaj się z kimś w tej rundzie? Chcę powiedzieć, że widziałam Juniora jakiś czas temu i on pobiegł na lewy reaktor, a ja na prawy reaktor po tym, jak już został naprawiony przez inżyniera. I ja teraz dobiegłam do prawego, bo chciałam sprawdzić po prostu, czy tam się nie zadziało nic gdzieś po drodze. Mandzio wpadka, możecie na mnie zagłosować? I Junior teraz nie żyje. I jeszcze słabować? To bardzo. A wiesz kogo? Wiesz kogo, Graf? Na mnie zagłosuje i zrobię tak zwany Mandzio wczoraj wieczorem w traf. Cicho, ale wiesz kto. Wiem kto. Dobra, Fatka, zaufajmy mu. Nie macie na mnie. Chcecie... No dobra, ja też daję. Ja jestem podejrzana. No nie wiem, nie mam pojęcia zupełnie czemu mnie teraz za to wyrzucacie. Z takiego powodu, że Fatka jest spajem, ja jestem inżynierem, a Graf jest swaperem. To co się stało z glitchem? Co? O nie. Disconnected zostałem, a to jest beznadziejne, ponieważ byśmy wygrali to, ponieważ no, ja byłem inżynierem, bym to naprawił i byśmy wygłosowali, a dostałem kika, zajebiście. O, mam czarny ekran, o, znowu. A nie można dobić. Nowe lobby. Ale gówno. Niestety, Fatka, nie udało się wygrać. Ale jeszcze to ugram. Nie, Fatka, nie wygrałabyś tego. A, nie mam przycisku, GG Fatka. Ale i tak wygraliśmy. Nie wygrałaś. Czemu byś nie wygrała, sekłam. No bo glitcher ma mniejszy cooldown niż przycisk. Ale my byśmy ją uniknęli, ja bym już szukał, żeby wcisnąć przycisk. Wiesz, ona chowa się za Grafem, ja się chowam w dziurze. Ja wyskakuję z dziury, wciskam przycisk. Lobby. Jakbyście pewni w płatki, będzie, dlaczego na tym nie wyrzuciliście płatkę? Ja zrobię łazienkę na szybko. Dajcie nam kod. Jak będzie 1-1, to jakby koniec, nie wygracie. Jakby byliście pewni do wpłatki, czemu mnie wyrzuciliście wtedy? Z takiego powodu AB, że byliśmy też pewni ciebie. No ale jakby wpadka udawała twoją rolę chyba, nie? Nie, ja byłem inżynierem, ona udawała spaja. A, udawała spaja. Okay. Diabletrix, dobra, podoba mi się. Ej! Jak zabijesz akurat? Akurat nie zabiłem, kurde, zabili mi Trixa, który był znawcią, która była, impostorem. A taki piękny miałem... Troluję moje lobby tekstem piosenki i mnie zabili, no. Najcia! No nieźle! No iść nikt zmieniaj. Ruszamy. Może w końcu. Może się w końcu uda. Będzie to czat. To jest to czat. Może tym razem impostor mnie nie walnie. Kurna.
Nie podoba mi się. No, cofnięcie czasu. Super. Hello! Co robisz? Hello! Nie no, był Time Lord, może coś, ktoś wiedział. Mitrix jest impostorem. Zabił cię? Nie. Czemu? Użył dolnego venta. Unlucky! Jakiego dolnego venta, jak jestem w asteroidach? Nie. Tak? Mandzio, nie. Ale może Angie. Tak, bo się przycisk. Czyli exo. Użył dolnego przycisku. Cofnął się czas i cofnęło go do venta. A, tak, nie, bo cofnięcie czasu cofa różne osoby o różny moment, bo ono nie cofa się na bazie czasu, tylko na bazie pokrytego terenu. W tym A mnie cofnęło do asteroid, tam gdzie stałem i strzelałem. Nie. Czyli władca czasu to znowu nie jest zadecydował. Może morphling? To nie był morphling może? Morphling nie może używać venta, nie miał żadnego powodu, żeby tam był. No. Ale czekaj, on był przy wencie, czy był dosłownie wskoczył do wenta? Bezpośrednio był, cofnęło go, gdziekolwiek wcześniej był, z powrotem na dziurę wentową. No, nieźle. Nawet to nie, to nawet wyklucza PPG Jestera. Albo Exa. To wyklucza PPG tutaj naszego przyjaciela nowego w lobby. Ewrondzia, bo jestem na asteroidach. Słuchaj, szmato! Wydaje mi się, że szmato, widziałem cię, jak wyskoczyłeś z tego wenta. Przepraszam, szmato ty! Mandzio, czy my się zamieniliśmy na osobowości? A, nie, no zaraz się okaże się, że to jest egzekutor i tyle będzie z tej gierki. No, ale wszyscy zagłosowaliście. Gratuluję, jak zagłosowaliście, naprawdę. Gratuluję. Widać, że lobby pod ego top typowe. Skipuję. O, dziękuję. Nie no, dziękuję. Wy chyba jacyś tego! Wy chyba udajecie! Debile! Chyba się, Mandziu! Ej, a na którym wencie stał w sumie Mitrix? Egzekutor niera można chyba wyrzucić, nie? Tak. Można. Mandziu, ty się chyba zbyt wczuwasz w ten cosplay. Okej. Mamy skakowanego grafa. Okej, ktoś włączył światło. No, że ktoś cofa czas. No nie mogę. Dobra, we ktoś włączy światło czy coś. Kurna, że tu nikogo nie ma. Znalazłem ciało różowego przy Komsa. O, niedawno go widziałem. Czy możemy wypierdzielić tą szmatę? Aha, wiecie coś ciekawe? To Mandziu skacze po wędzach. Aha. Bo go, mówię, o co chodzi temu chłopowi? Gonię go, biegniemy pod laba, a on skacze do wenta. I wskoczyłeś za mną. Nie. Dobra, Mitrix, to ja ci powiem tak. Jaki miałbym interes w tym, ogólnie bo, mamy wiesz, żeby zrobić sensowny argument, żeby go wygłosować. To ja. A poczekaj, żeby zrobić sensowny argument, żeby cię wygłosować, muszę wyjść z mojego roleplayu tutaj. Zatem. Mitrix, zarzucasz mi bycie egze. Po tym jak widziałem, że wskakujesz do poczekaj, venta... zróbmy dyskusję. To nie ja ci zarzuciłem bycie egze, to cię zarzuciło lobby. Nie, przez sekundę zacząłeś mówić egze. Nie. Dobra. Cofnął się czas. O, bardzo dobrze. Cofnął się czas i widziałem, że wybiega z tego wenta, a teraz skoczyłeś wenta pod kiblami. I tak to ja naprawiłem światło, ponieważ jestem inżynierem. A wcześniej sobie wcisnąłem przycisk i nikt nie zwrócił na to uwagi, że nawet do admina nie wbiłem, dlatego że jestem Rock Alon 2K. Wciskam przycisk kiedy tylko chcę. Tak. Super, a ja ci powtarzam, byłem asteroidy pierwszą rundę, drugą zacząłem cię gonić. A ja ci powtarzam, że szmatą jesteś i kłamiesz. Ale chciałbym tak ostro. Ej, nie było cię w tej rundzie w asteroidach, Mitrix. W tej nie, w poprzedniej, Kuki. Pobiegłem za Mandziem, Mandzio wskoczył pod wenta, Junior sobie robił lawkę, widziałem Kukiego w adminie, cofnął się czas, potem znów widziałem Kukiego w adminie, pobiegłem sobie. A jakim cudem padł pod konsami, Junior? Nie mam bladego pojęcia. Tylko ty za mną biegłeś w stronę. Nie biegłem za tobą, bo ja się cofnąłem. Ej, Bi, musisz podjąć decyzję w takim razie. Ja skipnąłem. Słaba decyzja. No nie, chyba. Kurwa, udaje się. No, ogólnie mamy majora, który ładuje sobie głosy, Mandio, tak przekazuję. Nie tak łatwo. To AB zadecydował, Mandzio, dlatego tak wyszło. AB zadecydował. Debile, nie mogę z nimi, debile. Ale runda jest. Kto pytał? Mandzio, to jest twój najgorszy cosplay. W sensie robisz to dobrze, ale go nie lubię.
Dobra. Za kogo się przebieramy? Jak to działa ten mimik w ogóle? Ale że cofnięcie czasu? Okej, już wywalmy tego Madzia! Ja z kolejne ciało potkam sam i głosuję z bombą na Mitrixa. No to nie ja, to Madziu mnie wrabio, no przysięgam! Wiem, kto jest drugim impo swoją drogą też, bo... Kto? Kto jest? Wcześniej, przez to, wcześniej tam przebiegał, tam gdzie padło to ciało, to przebiegał Batmas. Okej. A raczej ta szmata Torek przebiegał tam! Faktycznie... obrażona! Powiem tak, faktycznie Batmas teraz podbiegał do tego ciała po Time Lordzie. No dobra, teraz chcę sobie zagłosować Amy, na tego. Musisz zadecydować, Amy. Drabletrix, wylatujesz. Nie, to nie ja, jestem Abby. Abby, dropnę cię Dragonlore w sesie. Co? I za późno już zagłosowałem. A jeszcze mogę ten. A, nie mogę. Nie zapominaj, że to do mnie należą te skiny. Chciałbyś. Mandziu dostał, czego chciał chyba. Nie no, jak 3 rundy o to błagał i rzeczywiście wszystko się cały czas potwierdzało. Dobra. Ja nie mogę nikogo zabić w tej grze. Oni sami się zabijają. No przecież tak nie można. Psują mi grę. Jak ja mam cokolwiek zrobić z tym glitchem? No nie mogę tak. Naprawdę. No nie mogę. Wkurzam się. Kurna! Jeszcze mnie cofają! Hejka, witam wszystkich. O! Patron skoczył do Venta. Patron chyba do Venta wskoczył ogólnie, tak mi się czy wydaje. Może, czy Mandziu, Torek? Torek, tłumacz się, Torek. No, no, czekam, czekam, tak? To nie ty, Mandziu. Tak? Znowu niewinny, tak? A ja nie mówię, że jestem niewinny. On jest winny! Czyli potwierdził. Ponieważ jestem winny, tak, jak najbardziej jestem winny. No i dobrze, ustalone, I already voted. Proszę. Dobra. Proszę. Already voted. Patmas. Widzicie, tak? Na kogo zagłosowałeś? Na siebie. On jest, jak on jest Jesterem? Nie no, niemożliwe, żeby był Jesterem, on udaje. Udajesz. Zobaczymy, czy AB podjąłeś dobrą decyzję w takim razie. Czemu ja podejmuję decyzję? No, jakby jesteś najważniejszy tutaj. Dobra, no to zostałem jako jedyny glitch w tej rozgrywce. Nie podoba mi się to. Sianeczko, będzie może slocik? Siemaneczko, Blacky. Kto dzisiaj robił tego plan? Weźcie to tekstowo, ogarnijcie. Dobra, wybiegamy stąd. Kurde, będzie problem. Chyba super walnął. I to jest chyba... AB. Super? No WTF, przecież wyrzuciliśmy dwóch impostorów. Skąd wiesz? Wyrzuciliśmy dwóch impostorów. Może glitcha wyrzuciliśmy. Glitch nie może wskakiwać do Venta. No ale no, skąd wiesz, że nie wentował. No, no i podobno Mitrix wentował i potem widziałem jak Padma zwentuje. No. Możecie, głosujcie jak chcesz i tak będzie wypadnie. Czemu ja? Bo masz 6 głosów na siebie. Ale czemu? Oj, oj. Z jakiego powodu gra? Tylko wiesz jaki jest gra w sens, że teraz Mandzia nie zabił. Graf, ja rozumiem, że my tutaj roleplay robimy w tej no. rundzie, ale to nie on... Ja na siebie tego... napierdzieliłem wszystko 6, głosujcie na kogo chcecie. Ale dlaczego, wiesz, ale Graf? Co, no przecież graf, to według mnie jesteś luda. Też potencjalnie sus jako graf, osoba wentująca. Graf, ja biegłem, byłem z Mandziem i był ze mną Cookie i była sytuacja taka, że Mandzio podbiegł do skanu i nie miał fizycznie jak zabić Cookiego. Jedyną opcją to jest taka, że zrobił to super, więc prawdopodobnie AB skłamał, że ktoś wyskakiwał z Venta i tak naprawdę Patmas był glitcherem, a AB jest impostorem. Patmas skoczył do Venta na przedniej rundzie. I nas wyrzucił Patmaza, to a jest teraz AB. AB, ja głosuję na Bladiego i tak to ja wypadnę, bo nie wiem, Graf... Graf czyli to co, chyba... uważasz, że to jest Bloody? A może blefuje, a może nie, blefuje. To jest AB. Wiesz, Graf, tym powinien sobie zmienić nick na Your Prince. No, to jest. Na tym Mandzia myślisz, że to jest Bloody? No. To jest nie. Bloody. Nie, no przecież nawet można posłuchać po głosie AB'ego, że to jest AB. Od samego początku. Czemu niby? To jesteś ty. No, jakby nie rozumiem, wydałem drugiego impostora. Omega lul.
Omega lul. No niestety przegraliśmy, ale szkoda. Robisz szmatę z logiki. No to... Cóż mogę rzec, czacik? Cóż mogę za rzec? No... S! Poczekajmy. Ups! A, wracaj do gnoju! Wracaj! Dopadnę cię! Będziesz mój! Dziwne, jak byś nikogo... Jak to nie? Żegnaj, blade uszu! Czyli jednak ty byłeś wieczerem. Oczywiście, że byłem od samego początku. Ale wiesz co, to ciekawe, w ogóle nie widziałem, jak robiłeś tego. Ogólnie nie, no... Nie widziałem. No bo ja się za bandzia przebrałem ogólnie. Ale nie było widać, nie było widać tego momentu. Totalnie nie zauważyłem, kiedy robiłeś Kukiego. No cóż, zostaliśmy sami. Co na to poradzisz? No nic, zrobię wszystkie taski i wygram. No. Już mogłeś się poddać. A ile ci zostało tasków? Ale ogólnie byłeś blisko, bo pół sekundy ci zabrakło do... Jakbyś kliknął przycisk szybciej, to bym grafa nie zabił. Wystarczyło, że kliknął cofnięcie czasu, ale byłem przekonany, że jesteś impostorem, wiesz? No ja się gadałem z Abe'em, ale mnie zabił chyba z 50 tysięcy metrów. Ja byłem przekonany, że jest impostorem, dlatego nie cofałem czasu. Bloody, rób taski, my cię chronimy. No. No ale że wy go ratujecie? Ja dobra, powodzenia. Uciekaj! Ja mam wszystkie taski do zrobienia, zatem Bloody raczej nie ma szans. Okej, to zakończmy to. Info, dawajcie, szybko. Czekajcie, wiem, o. O, a czemu tak? Szybciej taski skończymy, wiesz, bo wszystkie taski zostały zakończone. Uważaj, idziemy, Bloody, uciekaj! O nie! Dobrze. O nie! Kiwka, kiwka. No Baldi, wracaj tu gnoju! Duchy, nigdy które mają zapiesz. Jeszcze taski, wyjdźcie z gry. Duchy, które mają jeszcze taski, wyjdźcie nie, z gry. Nie, ja mam za dużo tasków do zrobienia i tak, luz. Uciekaj. Ale nie tylko ty jeden masz. Gdzie się go masz? No nie może tak się skończyć! Chciał się sekund. Jak, jeśli ja nie wygram, to nikt nie wygra, to no nie. Wygrają! Nie może tak być, nie mogę kliknąć dwóch na raz! Wybacz, Abe! No nie ma żadnych szans! Nigdy go nie złapię! Info mu dawajcie, szybko! Nie możesz tego zrobić! Gdzie idzie AB? Ja patrzę na lewą stronę. AB jest, na prawym tym, na prawym reaktorze, po labie biegnie. No ale czy... Ale dobrze, co łatwo! Biegnie po labie! No ale co wy jeszcze mówicie? Ale że wygrano impostora? Impostorzy wygrali. Ale trzy osoby zabiłem jako podejrzane. Jak mogliście to zrobić? To nie je! Czekajcie, muszę... Bardzo dobrze. Ale gra strasznie za szybko na mnie. Czemu chodzę tyłem? Jako ten major, wiesz? Czemu chyba jak oglądałem cosplay ekipy, widziałem, że ponoć, czat mój mówi, że czat ma... A czy to był cosplay? Cosplay. No, nie.